Małym opóźnieniem, ale szanowni państwo radni prosili mnie, żeby troszkę opóźnił, bo komisja budżetowa trwała dosyć długo, a więc i sesję troszkę opóźniłem. Witam szanownych państwa radnych. Przepraszam, że w trakcie wakacji sesja wyskoczyła. Obiecywałem, że spotykamy się we wrześniu. Niestety czas nas i sytuacja nas zmusiła do tego, żeby dzisiaj się spotkać i to jako sami radni. Mam pytanie do szanownych państwa. Czy wszyscy otrzymali zaproszenie? Tak. Nie widzę uwag. Czy są uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Chciałbym serdecznie przywitać pana wójta na dzisiejszej 44. sesji Rady Gminy Liwu. Miło mi, że za wyjątkiem pana Cieślaka, nie wiem z jakich przyczyn, jest nieobecny, pozostałe rady są obecni, a więc podejmowane decyzje będą prawomocne. Pozwolicie, że przejdę do punktu trzeciego. Informacje, proszę o pana wójta o złożenie informacji międzysesyjnej, a więc co się działo i co było zrobione. Dziękuję panie przewodniczący, wysoka rado. No nie ma pani skarbnik, ale niech on dojdzie, pewnie na komisji była. Jest, tak? Dokumenty. Proszę państwa, jeszcze też odnośnie tej sesji, bo na pewno bym ja też nie chciał, bo akurat jestem na urlopie i też nie chciałbym, żeby ta sesja była. Ale proszę państwa, innego wyjścia, jeżeli chcemy zrobić i zrealizować tą promesę, którą otrzymaliśmy na te drogi, to muszą po prostu tą sesję zwołać. Także przepraszam też państwa, ale innego wyjścia nie ma. Ja wczoraj też w urlop byłem w Warszawie, bo jeszcze jeden aneks, dwie umowy, bo już musieliśmy podpisać umowę, bo to promesa to jest tylko przed wstępną tak zwanym powiadomieniem, informacją otrzymania, natomiast promesę odebrałem dużo, dużo wcześniej. Już nie pamiętam, ale chyba to było 17 lipca bodajże, ale proszę państwa, dzisiaj dopiero po podpisaniu umowy, a wczoraj była umowa podpisana, wiedziałem o tym i dlatego tą sesję już zwołaliśmy na dzisiaj, żeby to było pewne, zgodne z umową. Odbył się, proszę państwa, przetarg na drogi Giżyczki, Hendryków, Użyczka, Strażacka, Wiłowie. Nie wiem, czy państwo tutaj się dowiadywali, czy informowali, czy ktoś państwu przekazywał, ale na Giżyczki cena dróg to 421,643,25 groszy brutto. Hendryków 272,254 brutto i ulica Strażacka 316,92,60 brutto. Koszty plus koszty dokumentacji i nadzoru. Proszę państwa, muszę państwu powiedzieć jedno, że ten rok jest nieszczęśliwym rokiem na realizację inwestycji drogowej, bo jak wiecie państwo, kiedy 8 lat temu, 7 lat temu budowaliśmy kilometr drogi w granicach 250 tysięcy, bo takie chodziły ceny, to dzisiaj musimy dać za taki standard drogi i takie same wykonanie, proszę państwa, około 600. A już i chodzą, przetarg, teraz mam informację ze Słubic od wójta, że kilometr drogi wyszedł 640 tysięcy. Proszę państwa, to jest tragedia dla finansów naszych budżetów, dla naszych budżetów. Czyli jak widzicie państwo, trzeba było nawet kredyt
wziąć 3 lata temu czy 4 lata temu i wykonałby dużo więcej odcinek, dużo dłuższe odcinki drogi, jak dzisiaj wykonujemy przy dotacjach, które niby otrzymujemy. To sama sytuacja jest i w powiecie, bo jak Państwo wiecie, przecież powiatowi żeśmy zabezpieczyli środki, które pozwalałyby na wykonanie więcej tych dróg, ale w tym roku nie wykonają. Jeszcze jest sytuacja, nie wiem jak, proszę Państwa, będziemy rozmawiać tutaj z ulicą Wyzwolenia, gdzie mamy na wiosnę pieniądze zabezpieczone wiosną w budżecie i te pieniądze leżą. I obiecane było, przecież to nie my żeśmy występowali, tylko powiat występował o te pieniądze. Jest to niemało, bo to jest 300 tysięcy złotych, gdzie mamy te pieniądze zablokowane ze względu na to, że powiat robi te drogi, które otrzymuje dotację większą. Na tą nie ma dotacji, ona była wprowadzona, powiat do nas wystąpił, my pieniądze żeśmy zabezpieczyli. To, proszę Państwa, było 50% kosztów wykonania kilometra drogi. A na dzień dzisiejszy to ja nie wiem, czy zrobi 500 metrów albo 700. No taka prawda. I tutaj, proszę Państwa, z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że koszty budowy drogi są poszły niesamowicie do góry. Jak się nie opłaca brać kredytu? Ja byłem też za tym, tylko że, proszę Państwa, jest niemożliwe, żeby wszystko zrobić naraz. 6 lipca miała miejsce wizyta w Urzędzie Gminy pana ordynatora oddziału położniczo-gynekologicznego Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, przedstawicieli ramii związków zawodowych przy szpitalu. Proszę Państwa, głównym tematem, jak zawsze, była prośba o wsparcie finansowe przez Radę Gminy, zakup potrzebnych urządzeń. No tam cały czas braki są jakieś i cały czas występują. My przecież żeśmy, pamiętacie, w ubiegłym roku pomogli też w zakupach, w tym roku też jakaś dotacja była do starostwa, chyba pomagaliśmy, bo przecież zadaniem powiatu jest prowadzenie szpitala powiatowego w Sochaczewie, a nie gmin, ale gminy wspierają, tak samo jak i my, żeśmy dofinansowali zakup chyba, nie wiem, tomografu, czy nie tomografu, jakiegoś urządzenia, już nie pamiętam, tutaj skarbnik może, albo pompy, być może. I też żeśmy dofinansowanie w wysokości chyba 10 tysięcy. 17 lipca w Warszawie odebrałem właśnie promesę na drogi, jak Państwu mówiłem. Jest to długość drogi Arciechówek 2 km 820 metrów i odbudowa drogi w miejscowości Giżyczki 1 km 721. Czyli proszę Państwa, jak widzicie Państwo, jest to piękny odcinek drogi. Gdyby to było w ubiegłym roku, to na pewno by było dużo mniejsze koszty. Jak wyjdzie, bo proszę Państwa, może się okazać, że w ogóle nikt się nie zgłosi, chodzi o wykonawstwo. Takie są sytuacje. Kernozia, przykładem, proszę Państwa, tutaj mi mówią wójtowie spod Płocka, w ogóle nie ma na sedach, nie staje nic, żadna firma, bo już firmy są tak obłożone, że do końca roku mają robót po uszy. Nie można się doprosić na nic, ani nawet na, proszę Państwa, na łatanie dziur. Proszę Państwa, cały czas nasze komisje szacują szkody w gospodarstwach. Szkody były gradowe, to było ich niedużo i suszowe. Około 200 zgłoszeń, około 200 mamy tak zwanych wniosków. I proszę Państwa, teraz komisje chodzą, szacują, tylko to też jest sezon urlopowy. Proszę Państwa, teraz tak, a to z ODR-u ktoś poszedł na urlop. Tutaj koleżanka Mirka mi mówi, że wójcie, i no jak zrobimy, bo byłem w Urzędzie Wojewódzkim, w Urzędzie Wojewódzkim mówią, że już wójt by mógł składać wnioski i szacowanie szkód. My takich nie, bo ktoś nie jest na urlopie, wyjechał gdzieś za granicę i nie ma kto podpisać, a jest zgłoszony do komisji szkodowej. Tu mamy niesamowite problemy w okresie tym tak zwanym wakacyjnym. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym miał odbyć się przetarg na sprzedaż działek we Wszelbach. Nikt nie złożył żadnego wadium, nikt nie wpłacił. Proszę Państwa, zgłaszali się, nie wiem, tutaj kolegę Wojtka bym poprosił, bo mówił, że było zainteresowanie, zgłaszali się, a nikt nie wpłacił wadium. No i przetarg się nie odbył, o 10 miał się odbyć, nie odbył.
Taka sama sytuacja jest, proszę Państwa, z panem Markiem Nowakowskim. Wycofał się z podpisania aktu na kupno działki przy Fazę. Powód, nie wiem, jest kilka powodów. Nie będę mówił, może niech pan Marek przyjdzie, sam powie. No, on ma różne powody ze względu na to, że coś tam zaiskrzyło pomiędzy właścicielem, synem. Jakieś tam zamknięcie nastąpiło kiedyś, kiedy wesele było, ale to nie, to jest nie moja sprawa. Pan Marek nie podpisał aktu. Powiedział, że za drogo, że nie ma, nie będzie dojazdu, on tu ma problem, ma teraz problem. No ja mówię, panie Marku, żeś występował, ale mówi, błąd popełniłem, bo zapisałem część, a teraz ja tej części, którą teraz mam, ten dom wesele, ja nie chcę go oddać, no nie chcę przepisać czy tam oddać. No i proszę Państwa, są takie, no teraz będzie ogólnie dostępny, będziemy pewnie sprzedawać albo w całości, albo Pani Renata będzie mogła kupić tu koleżankę. No czekam, Pani, wyjdzie na decyzję właśnie. Proszę Państwa, tam jest 70 chyba, wychodzi około 75 zł za metr, to nie jest, ja uważam, że to nie jest tak drogo. No wszyscy mówią, że no, tak na Iłowie się nigdzie gruntów nie sprzedaje w tej wysokości, no ale taka by cena była, proszę Państwa, my nie mogliśmy taniej tego puścić, no taka prawda. A czy to drogo, czy tanio, to nie wiem, puścimy na przetarg, wystawimy, zobaczymy. A może pójdzie drożej, a może pójdzie taniej, a może będzie trzeba obtanić, zobaczymy jak to będzie. To tyle by było z mojej strony. Ale nie wiem, co to wszystko. A co ja myślę o tamtym? 1000 metrów myślałeś, że mam to? Dziękuję panu burmistrzowi za złożenie sprawozdania. Prosiłem panią skarbnik jako poproś. Bo przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy gminy Iłów. Panie wójcie, bardzo proszę o dożynka. Dwa zdania. Dobrze, proszę Państwa, zaproszenia dotarły przedwczoraj. Wczoraj podpisał przewodniczący, ja przedwczoraj podpisałem rozmawiające wezywane zaproszenia. Jak Państwo widzicie, nie wiem, bo dzisiaj już pewnie rozdała Pani Asia, tak? Wszystkim Państwa radnym. Dożynki będą raczej skromne. Będzie, odbędzie się to takie z księdzem proboszczem uzgodnione, że będzie msza w kościele. Ja mam tylko prośbę, no, żeby było tych kilka więcej. No to do mnie chyba już panie radne się zgłaszały, że Krzyżyk i wojskie zdrowi. Wiem, że była też sytuacja, że będzie wieniec ma być też zrobiony, że Zgierzyc, wiem, tutaj coś o głowie podobnie też się zgłaszamy. No to mam nadzieję, że tych parę wieńcy będzie, dobrze by było, żeby były kosze. No proszę Państwa, ja tylko ubolewam nad jedną rzeczą. Ubolewam nad tym, że nie będzie ogródku, bo przez tyle lat były ogródki, wspólnie z ODR-em, żeśmy się jakoś dogadywali i zawsze mi dano taką możliwość, że my, przecież to nie był pomysł ODR-u, to był pomysł nasz, ale ODR w tym współpracował, powoływał komisję, my żeśmy kupowali nagrody, a proszę Państwa, w tym roku ogródków nie będzie, bo tak, koleżanka Mirka mogłaby się tym zająć, ale proszę Państwa, szkody od samej wiosny, jak nie mokro, to gras, to teraz jest bez przerwy, tu jest robota. ODR w ogóle się nie interesuje, zresztą tam zmieniono dyrektora, którego jeszcze nie znam, bo nie był, rok czasu już jest, a jeszcze nawet nie przyjechał i się nie przedstawił, zawsze jak była zmiana dyrektora czy zarządzającego, to zawsze się pokazał. No ja nie będę go odwiedzał, bo mnie to nie interesuje mocno, bo to jest dla nas, ale to on powinien tutaj z inicjatywą. Zaproszenie wyślemy na dożynki. Jeżeli wystawę dadzą, dobrze, a jeżeli nie dadzą, to też dziękuję. Wcale nic nie będziemy tutaj więcej na ten temat. No nie będzie ogródków. Później będzie przemarsz skorowodu koło, tak jak zawsze, koło hali.
No i proszę Państwa, zapraszam też tam właśnie na skromny poczęstunek, jakiegoś tam cudów nie będziemy robić, ale grochówka będzie na pewno, poczęstunek będzie. I to tyle. Będą jakieś wystawki, bo tu się zgłaszają do nas, kilka firm się zgłasza, takich, które chciałyby wystawić swoje tam urządzenia. No tutaj firma, która realizuje nam te OZE, ma wystawić samochód elektryczny, jest tam, mają pokaz jakiś, mają te panele, mają pompy ciepła, tam jeszcze jakieś inne rzeczy, czyli takie to będzie. No występy jakieś też tam będą, tu kolega sekretarz tam zamówił jako jakiś zespół bigbitowy, nie wiem, nie znam, no ale to takiej naszej trochę jeszcze, jak mówią, formacji, bo to happy end, to wiecie Państwo, uważam, że to znany jest zespół, ale ja tak bliżej to na zespołach się nie znam, to Państwu nie powiem. Będzie tylko jeszcze wyświęceniem, proszę Państwa, pewnie dwóch rzeczy, a w zasadzie jednej rzeczy, która jest jakby zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Łoskiej, a tak naprawdę to społeczność parafialną, tak najbardziej. Będzie to właśnie poświęcenie tych obelisku z okazji stulecia niepodległości. No i prawdopodobnie, że będzie też poświęcona ta kapliczka świętego Marka, która będzie przeniesiona, jest już przenoszona, czy tam rozebrana z ulicy Strażackiej. Bo ja to mówię z ulicy Strażackiej. No to tyle mogę i Państwa zapraszam. Będą na pewno tak jak zawsze do rynki. Dobrze by było, żeby tych więcej kilka było. Mam nadzieję, że nagrody jakieś na 500 będą, czy nie będzie Pańska. No mówiliśmy, że nie Pańska mówi się tego, żeby nagród nie robić, bo dlatego, że jeżeli będzie 2 więcej, czy 3, czy 4, to później nie wiadomo jak to oceniać. No, najładniejszy wieniec powinien pierwsze trzy powinny. Nie, ja uważam, że powinny być nagrody. Czy to nagroda, ale ja uważam, że pieniężne, tylko to one są obwarowane podatkiem i jest to kłopotliwe. Urząd naszej kontroli, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa nam wyeliminowała taką formę. Po prostu nie każą nam dawać w formie pieniężnej, a nie wiem, skatułeczki czy jakieś tam jakieś, to się zastanawiamy. Nie, no coś będzie, na pewno musimy coś zrobić, ja tam nie ustąpię. Natomiast no pieniędzy prawdopodobnie nie będzie ze względu na to, że no nie wolno takich rzeczy. No i słusznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie zmian wieloletnich finansowych i projektów. Szanowni Państwo, tak jak już mówiłam na wstępnej komisji budżetowej, powiem jeszcze raz, dzisiejsza sesja, dzisiejsze spotkanie jest wynikło w związku z otrzymaną promesą dla gminy Miłów na kwotę 1 630 000 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch dróg. To jest odcinek drogi Giżyczki i Łady Arciechówek o łącznej długości 4,5 km. W związku z tym otrzymane środki wchodzą do budżetu, ale też zabezpieczyć trzeba udział wkładu własnego. Stąd zmiana wieloletniej prognozy finansowej, której w paragrafie pierwszym czytamy, że zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr 170 Rady Gminy i Łów z dnia 19 grudnia 2017 roku pod nazwą wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zmianie ulega załącznik nr 2. Zgodnie z załącznikiem nr 2 i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W uzasadnieniu czytamy, że dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej w związku z wprowadzeniem kredytu długoterminowego w kwocie 500 000 zł, które miało wpływ na zmianę wyniku finansowego w kwotę 2 689 293 zł do kwoty 3 189 293 zł. Wynik finansowy z uwzględnieniem dochodów majątkowych przeznaczeniem na spłatę pożyczki w PGK
kwocie 1 400 000 490 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
zobowiązań w związku ze zwiększeniem tego zobowiązania, zwiększeniem tego kredytu oraz również kwotę długu, która też uległa zaktualizowana. Ponadto w wydatkach na przedsięwzięcia zaktualizowano nakłady finansowe na realizację przebudowy budowy stacji uzdrowienia wody w miejscowości Lubaka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu powyższej uchwały. Nie widzę chętnych. Sądzę, że na komisji było burzliwie i duża dyskusja i dlatego Państwo są zmęczeni. Wcale się nie dziwię. Proszę Pana Przewodniczącego o informację z komisji. No ja, żeby mnie trzy razy nie udzielał informacji, wszystkie uchwały dotyczące budżetu były tak, trzy głosy za, 8 wstrzymujących. Pięć wstrzymujących. A jak powiedziałem? To przepraszam. I nie wszystkie. Wszystkie. Jakub na chwilę wyszedł, ale prosił, żeby on był uchwalony. To te dwie uchwały o kredycie, co Jakuba nie było na głosowaniu. Ale w każdym bądź razie przeciwnych głosów nie było. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do Szanownej Rady. Czy projekt uchwały mam czytać, bo tu Pani Skarbnik już to nam przedstawiła. W pełnym zakresie są głosy, żeby nie czytać, a więc przegłosujmy. Kto jest za tym, żeby nie czytać? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Szanowni Państwo, pozwolicie, że przynajmniej nagłówki przedstawię. Projekt uchwały Rady Gminy Iłów z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłów. Projekt składa się z czterech paragrafów. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Przytrzymać Państwa, proszę, żeby nie było mokro. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik. Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 9 radnych, przeciwnych nie było 0, wstrzymało się 5. Dziękuję bardzo. Projekt powyższej uchwały został przyjęty. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie następnego projektu, a więc w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. Trzeba to czytać, bo przy poprzedniej nikt nawet nie patrzył na kartki, co Pani Skarbnik czyta. Ale to bez sensu. Długa. Nie jest długa uchwała. Jak nie jest budżet? Od razu przejść do, czy są jakieś pytania i uwagi? Już. To już po raz kolejny jest. Każdy krzyczy, żeby czytać, a nawet nikt nie patrzy, kto jest czytany. Ale formalność musi być. Nagłówek oczywiście. Jaka obecnie uchwała. Ja powiem pokrótce może. Bardzo, bardzo proszę Panią Skarbnika. Przedstawienie zmian. Zwiększamy dochody bieżące o 118,545. Zwiększamy dochody majątkowe o 1,650,000. Przy czym dochody budżetu ogółem to 37,196,001. Po stronie wydatków zmniejszamy wydatki bieżące 15,000. Zwiększamy wydatki bieżące 118,445. Wydatki majątkowe zmniejszamy 110, a zwiększamy wydatki majątkowe 2,276,000. Po czym wydatki po zmianach
38 971 472 zł. Zmienia się brzmienie paragrafu 3 uchwały budżetowej na 2018 rok. Różnica między dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki w kwocie 1 413 803 zł, o która mowa w ustępie pierwszym, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 189 293 zł, które zostanie pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu 1,5 mln zł, pożyczki na to przydające się kwotami 533 593 zł oraz wolnych środków 1 155 700 zł. Przychody budżetu 4 175 113 zł, rozchody 2 399 623 zł. Zmienia się brzmienie paragrafu 4 uchwały budżetowej na 2018 rok. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100 000 zł, sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1,5 miliona zł, składa 10 limitów zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 985 820 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie 533 593 zł. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nie objęte załącznikiem nr 2 10 do wieloletniej finansowej. Ustala się dochody i wydatki w związku ze sprawą cele i relacjonowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. W uzasadnieniu czytamy, że w związku ze zmianą dokonuje się zmian w zakresie planowanego deficytu z kwoty 2 689 293 zł do kwoty 3 189 293 zł, wprowadzając przychody z tytułu kredytu w kwocie 500 000 zł. Czyli po stronie przychodów budżetowych zwiększa się kredyt na poprzedniej sesji z kwoty 1 zł do kwoty 1,5 miliona zł. Zwiększy się dochody bieżące budżetu o kwotę 119 345 zł. Są to dochody z tytułu wpływu z usług, wpływu z pozostałych odsetek łącznie 14 000 zł. Dotacji otrzymanej na remont dachu oleka łaziska w kwocie 23 472 zł. Wpływy z podatku od środków transportowych 30 000. No, mówię, musimy mieć udział własny. Zostajemy tyle. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 tysięcy, wpływy z opłaty korzystania z wychowania przedszkolnego 7 tysięcy. Dalej środki otrzymane na usuwanie i utylizację azbestu w gminie 39 873 zł. Ponadto zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 650 000 zł. Czyli tak jak powiedziałam na wstępie, kwota w momencie 1 630 000 zł z przeznaczeniem na odbudowę drogi gminnej w miejscowości Giżyczki, kilometr 721 metrów i odbudowa drogi gminnej w miejscowości Łady Arczyków o długości 2 km 820 metrów. Ponadto kwota 20 000 zł z przeznaczeniem na remont siłowni zewnętrznej w Giżycach i Wiłowie, po 10 000 na każdą z siłowni. Dalej zmniejszy się wydatki budżetu o kwotę 15 000 zł, to jest przenoszenie w ramach działu 855 z zakupu usług pozostałych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 118 345 zł, to jest zakup usług pozostałych na drogach gminnych 14 500, wpłaty jednostek na parkowy fundusz celowy 2,5 tysiąca zł, zakup usług remontowych 33 472 z przeznaczeniem na remont dachu oleka łaziska własność gminy, z czego dotacja 23 472, środki własne 10 000 zł. Dalej, zakup energii na oczyszczalni ścieków 3 000 zł, usuwanie i utylizacja azbestu w gminie Iłów 49
1873 zł. Dotacja to jest 39 873 i środki własne 10 000 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 110 000 zł, zdejmując przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lubarka 550 metrów z kwotą 100 000 zł, gdzie to 100 000 zł wędruje na środki własne na drogę Giżyczki i drogę Łady Arciechów, tak? Oraz wymiana pokrycia dachowego też OSP Łasiska zdejmuje się 10 000 zł, które wędruje na 10 000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 2 276 000 zł. Jest to wprowadzenie dwóch nowych zadań, czyli odbudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyczki z kwotą 840 000 zł. Oraz drugie zadanie, droga gminna w miejscowości Łady Arciechówek z kwotą 1 390 000 zł. Ponadto wprowadza się dwa nowe zadania, czyli remont siłowni zewnętrznej w Giżycach, plan 22 000 zł, 10 000 dotacja, 12 własne. Podobnie jest z remontem siłowni zewnętrznej w Brzozowie Starym, planem 22 000, 10 000 dotacji, 12 własne. I zwiększa się plany na zadaniu inwestycyjnym budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie boisk sportowych w Iłowie. Dotychczasowy plan 20 000 zł, zwiększenie 2 000, plan zmiana 22 000 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu zmian w budżecie. Czemu jest remont czegoś, czego jeszcze nie ma? Wyjaśniałam, to już pani bo też pytała na komisji budżetowej. Po prostu te warunki umowy z miastu tego programu, który był od marszałka, w swoich nazewnictwach nie przewidywały sformułowań budowy. I został remont, pomimo tego, że to jest abstrakcyjne, że będziemy remontować, ale w myśl tego remontu będziemy budować, to jest remont. Po prostu zasady aplikowania o te środki od marszałka, to tak było opisane, że nie mogło tam być budowa. Pani Wójcia, może Pan nam wyjaśni, w czym jest taki wielki problem z tym, z tymi lokalną grupą działania? A dlaczego problem? No Pani skarbnik mówi, że mają jakieś wymaganie takie, że być może będziemy to... Znaczy, słuchajcie, to nie jest z lokalnej grupy działania, tylko to jest wymysł rozporządzenia Urzędu Marszałkowskiego, a tak naprawdę płatnika, czyli agentki. Bo tam są warunki obwarowania warunków oceny wniosku. Bo wniosek to lokalna grupa działania. Proszę Państwa, praktycznie przechodzą wnioski wszystkie, tylko później na etapie tak zwanej weryfikacji wewnętrznej one są odzyskane. No i po prostu tam muszą być te zasady utrzymane zgodnie z tym, co sobie tam płatnik życzy. No i to jest taki dylemat i problem. Proszę Państwa, można składać, przecież i teraz są wnioski z tych małych grantów, można było składać wnioski i proszę Państwa, tam każdy mógłby złożyć sobie wniosek, każde stowarzyszenie, gmina też, tylko gmina otrzymuje dofinansowanie w wysokości 50%. Natomiast stowarzyszenia otrzymują 95% dofinansowania. I tutaj się lepiej opłaca, żeby stowarzyszenie, tylko które stowarzyszenie ma pieniądze na sfinansowanie jakiegoś zadania. Ja tutaj podpowiadałem, że składać wnioski można, natomiast każdy wniosek musi być, liczyć się każdy wnioskodawca z tym, że ten wniosek albo przejdzie, albo nie przejdzie. Taka prawda, ale co tam, nie ma jakichś tam problemów takich, które by były, że nie można. Wszyscy mogą składać, tylko te rozliczenia później są kłopotliwe i jest to problematyczne. Tam żeśmy w ogóle nie otrzymalibyśmy dofinansowania ze względu na to, że te wnioski wymagania były tych pozwoleń na budowę, gdzie nie można było
takiego pozwolenia załatwić szybko, bo to trzeba szybko. Tak jak ja, proszę Państwa, teraz też się dowiedziałem, będąc, żeby może składać na te małe granty, tam do 100 tysięcy złotych. Ale proszę Państwa, gmina musiała dołożyć 50 tysięcy. No, tych pieniędzy nie ma i proszę Państwa, ja też musiałem tutaj naciągać i składać wnioski. Natomiast stowarzyszenie na pewno złożyło, tu kilka stowarzyszeń wiem z tego, co złożyło. Ile wniosków tam złożonych, to trudno powiedzieć, na dzień dzisiejszy to Państwu też nie odpowiem. Ale stołectwo nie jest stowarzyszenie. Nie, ale są środki. Straże mogą składać stowarzyszenia, a takie rejestrowane nie widzę, na kluby sportowe. Nie widzę chętnych. Pozwolicie, że zadam tej samej treści pytanie, co poprzednio, a więc... Czy projekt powyższej uchwały mam czytać, czy nie czytać? Proszę teraz. To szanownych Państwa radnych jest za tym, żeby nie czytać, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednomyślnie za tym, żeby nie czytać. Proszę kolego, jak ty policzysz. Pozwolicie, że przeczytam strony tytułowe. Uchwała Rady Gminy i dnia 8 sierpnia 2018 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy i na rok 2018. Projekt składa się z 8 paragrafów kończący 8 paragraf i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Proszę przytrzymać buziak, żeby spokojnie wrócić. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma. Nie widzę. Kto się wstrzymał? Pięć. Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty większością głosów 9 do 5 wstrzymujących. Przechodzimy do punktu następnego, punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie. Zgodnie z budżetem na rok bieżący, w paragrafie pierwszym czytamy, że postanawia się zaciągnąć w roku 2018 kredyt długoterminowy w banku wybranym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w kwocie 985 820 zł. Kredyt przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekselową. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w latach 2019-2025. Spłata zobowiązań nastąpi z własnym dochodem gmin podatkowolnego i podatkowej nieruchomości. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu powyższej uchwały. Nie widzę chętnych do dyskusji. Pozwolicie, że zadam pytanie. Kto jest za tym, żeby projekt czytać ponownie w całości? Kto jest przeciwny? Zagłosujemy. Kto jest za tym, żeby projektu nie czytać w całości? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że odczytam nagłówki w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Projekt składa się z 6 paragrafów i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem naszego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję.
projekt powyższej uchwały został przyjęty. Proszę panią skarbnik o następny projekt w sprawie zaciągnięcia kredytu o przedstawienie. Uchwała odnosi się do zmian uchwały 195 Rady Gminy Inny z 29 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W paragrafie pierwszym czytamy w uchwale nr 195 Rady Gminy Inny z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Postanawia się zaciągnąć w roku 2018 kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w banku wybranym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w kwocie 1,5 miliona złotych. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała podlega zmianie po przyjęciu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu powyższej uchwały. Nie widzę, a więc pytanie następującej treści. Kto jest za tym, żeby projekt jeszcze raz czytać lub nie czytać, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za tym, żeby nie czytać projektu? Czytać czy nie czytać? Czytać. Nie, kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że przedstawię nagłówek. Uchwała Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmiany uchwały nr 195 łamane na 47 Rady Gminy i z dnia 29 maja 2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Pięć, tak samo. Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty głosami 9-5 wstrzymujących. Wyczerpaliśmy limit tutaj pani skarbni. Poszła koleżanka po ule odnośnie oceny zasobów pomocy społecznej. Jeśli są jakieś tutaj tematy w tym punkcie zaraz nam to przedstawi pani Ula. Także. Może interpelacja już interpelacja? Czyli poczekać? Ale chciałam. Nie. Nie, no teraz. Teraz. Nie idzie już pani Ula? Tak. Nie ma co zaczynać. Proszę. Bo ja mam pytanie co do cyferek trochę. Na ostatniej sesji ja tego w budżecie nie znalazłam, ale może przeoczyłam, może nie doczytałam. Jest zapis, a doczytałam z gazety, jest zapis dostosowanie wojska szkolnego do wymogów PZPR, tak? Na kwotę 33 590. Ja doczytałam to z gazety, dlatego trochę moje zdziwienie, bo jak to się ma do wykorzystywania boiska do celów imprez, które się odbywają. Mówię tu o porównaniu lat. Skoro się wydaje z budżetu aż tak duże pieniądze, to dla mnie to jest po prostu przy ubiegłorocznych pogodach i być może tegorocznych, bo nie wiemy jak aura się potoczy, to jest ogrom pieniędzy. 33,5 tysiąca. I na co to właściwie, panie wójcie, jeszcze jedno, i na co to... Koleżanka radna by zlikwidowała porównanie lat. O Boże, pan wójcie, no, nie. No Boże. Panie wójcie. No to jest jednoznaczne,
pytanie z odpowiedzią. No taka prawda. Panie wójcie, to zadam inne pytanie. Na co te pieniądze poszły? Na dostosowanie, a przecież w konkursie to nie jest dostosowanie do wymogu. Nie. A może albo burzenie boiska, to nie jest dostosowanie do wymogu. A dołożenie boiska wielkości, no to są wszystko te wymogi właśnie. No dobrze. Asia poszła po opisówkę, więc powiem Państwu dokładnie. Aczkolwiek w temat w ubiegłym roku wchodziły dwie kwestie. Dostosowanie, czyli tam było piłko kwiaty były i było dostosowanie boiska, poszerzanie, rekultywacja tej trawy, tak, dołożenie trawy, dołożenie też tam było hydrantu. Geodezyjne wytyczenie, nowe bramki i hydranty, żeby doprowadzenie hydrantu zgodnie z tam przed wymogami, nie wiem jakie to wymogi, ale są. No i to ale tyle. Ale z pamięci to nie pamiętam. Odniosę się do opisówki, jeżeli chodzi. Bardzo proszę Panią Ulu, później dokończymy ten punkt o przedstawienie oceny. Szanowni Państwo, chciałam przedstawić ocenę zasobów pomocy społecznej. I tak, liczba mieszkańców 6182, liczba osób korzystających z pomocy, wsparcia 692, w tym długotrwale korzystające 631, osób, których przyznano świadczenia pieniężne 307, których przyznano świadczenia niepieniężne 464, rodziny, które przyznano wymiarowe 637, z bezrobocia korzystających 160 osób, z niepełnosprawności 194, długotrwała ciężka choroba 153, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 387, alkoholizm 24, potrzeba ochrony macierzyństwa 4, z przemocy w rodzinie 2 osoby, liczba usług opiekuńczych 5 osób korzystających. Kontrakty socjalnego przeprowadzone 2 kontrakty socjalne stały. Zasiłek stały 105791. Zasiłek stały dla osób samotnych gospodarujących 97589, 8202 w rodzinach. Zasiłek okresowy 6531. Zasiłek celowy ogółem 121 liczba osób na 60934. Z tym, że w tym jest zasiłek celowy na dożywianie 36 350 zł. Posiłek ogółem z zadań zleconych 19 554. Z świadczeń wychowawczych 4 969 336, liczba rodzin 487, liczba rodzin zasiłków rodzinnych 343, 1 379 900, z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 58 000, świadczenia opiekuńcze 375 000, zasiłek pielęgnacyjny 2156 000, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka 119 000, zasiłek dla opiekuna 31 200, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 211 300, dodatki energetyczne 801. Domy pomocy społecznej 65 801. No i nie wiem, co by jeszcze Państwo pomocy tutaj. I chciałam powiedzieć odnośnie
nowego zadania, którym jest dobry start. To jest 300 zł na każde dziecko poza dziećmi w zerówkach i poddziałach przedszkolnych i poza do 20 roku życia. Poza szkołami dla dorosłych i poza studiami. Studia studiów też. Dla tych osób, którzy nie uczestniczyły. Kryterium obecne 674 przyświadczenia rodzinne będzie podniesione do 754. Jeżeli jest dziecko niepełnosprawne w rodzinie 764, 844. Becik pozostaje bez zmian kryterium 1922. Zasiłek wzrasta zasiłek rodzinny z 95 zł na 100 zł dla dzieci 5 roku życia. Zasiłek rodzinny na 130 wzrasta i na 140 po 18 roku życia. Tytuł dziecka, tak jak było dotychczas, 1000, urlop wychowawczy 400, samotne wychowywanie 200, wielodzietność 100, rehabilitacja do 5 roku życia 100 zł po 5 roku życia 120, rozpoczęcie roku szkolnego, to jest dodatkowe dla tych, co się z kryterium kwalifikują, 100 zł do tych 300, dojazd 75, zamieszkiwanie 120, becik bez zmian 1000 zł. Świadczenia wychowawcze kryterium 800 dla osób z dzieckiem niepełnosprawnym 1200. Kryterium pomoc społeczna wzrasta do 701 od 1 października dla osób w rodzinie 528. Przelicznik tylko i wyłącznie do pomocy społecznej 308 hektara przeliczeniowego. Wszystko? No tak, proszę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę pracować. Ja mam pytanie. Panie Guru, co kryje się pod zapisem zamieszkiwanie 120 zł? To jest zamieszkiwanie, to jest, tak jak dojazd jest poza miejscem zamieszkania, to jest dla osób, dla szkół ponadgimnazjalnych. Jeżeli dzieci mieszkają w internacie, To nie dla dojeżdżających, jest 75. Jeżeli zamieszkują w internacie, czy meldunek, to 120 zł. A stacja gmina musi spełniać kryterium dla tak, tak. Takie ogólne dla pracy. Jeszcze mam pytanie. Nie, nie dla pomocy, tylko dla świadczeń rodzinnych. To jest obecne kryterium 674, a później 754 na okres zeszłoroczny. Przy dziecku niepełnosprawnym 764, 844. I jeszcze mam dwie wysłuchy. Na razie nic nie wiadomo. Słuchałam jeszcze, potrzeba opieki ochrony macierzyńskiej. Na czym polega? Potrzeba ochrony macierzyńskiej. Na czym to polega? To jest urodzenie. Te urodzenie dziecka. To ogólnie jest, prawda? Nie. Potrzeba ochrony macierzyńskiej. Potrzeba ochrony macierzyńskiej, jeżeli osoba zgłasza się, kwalifikuje się z pomocy nieraz, w której sytuacji się znajduje. I on jest szereg, tak jak bezrobocie, bezdomność i inne. I wybiera się akurat tego kryterium. Kwalifikuje się do pomocy z powodu właśnie potrzeby. Pomocy społecznej, nie po pomocy, po prostu kwalifikuje się z pomocy społecznej. A są tam, to jest zasiłku celowego. Tak. Czyli to jest na zasadzie takiego dodatku, tak? Nie, to jest zasiłek. Bo jeżeli to jest osoba korzystająca. Nie ma jakiegoś takiego. To jest zasiłek celowy, tylko jest, nie pamiętam, tam 17 czy 18, że przypuśćmy z ubóstwa, z potrzeb ochrony macierzyństwa, niepełnosprawności, z bezdomności, i po prostu wybieramy, trzeba wybrać ubóstwo i jedno kryterium, które kwalifikuje daną osobę. Bo musi dwa kryteria spełniać.
A jako takiego w ogóle zasiłku, że no jest tytuł ochrony macierzyństwa takiego, no to nie ma takiego na stałe jakiś dodatek czy coś, to nie. Czy to jest dla osoby, która już urodziła, czy jest w ciąży? Nie, na pewno nie. To jest ogólnie rozpatrywana osoba do pomocy społecznej. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, to dziękuję. Przyjmujemy to w ramach przedstawienia informacji, a więc tu nie ma głosowania. Pozwolicie, że jesteśmy już w sprawach różnych. Panie, czekamy na materiał od naszego wojska i wyjaśnimy. I jeśli ktoś ma w sprawach różnych jakieś pytanie, bardzo proszę. Prosi o głos Radny Wasilewski. Ja mam prosić o głos organizacji ruchu przedmiotu w pierwszym podręcie do tego roku szkolnego w koło roku. Ale to znaczy nie, bo tutaj to jest taka sprawa, że my robimy ten projekt, taką koncepcję już tutaj troszkę przedstawił pan Franciszek Rytwiński odnośnie tego boiska, zagospodarowania tego boiska tak zwanego asfaltowego do potrzeb parkingu, ale mnie to się nie do końca podobało. To jest jedno, jeżeli ma to poprawić, tam jak żeśmy uzgodnili, ma przedstawić, dopiero państwu tu przedstawię na wiecie, to też będą koszty, bo przebudowa tych ciągów, bo gdyby należało koło boku zlikwidować, jedno najlepiej to by było zlikwidować i ten parkan, postawić jakieś takie małe ogrodzenie typu jak jest jakieś słupki tylko i wyłącznie i tu cały zrobić parkan. Mało tego, proszę państwa, należałoby zrobić wjazd taki, który by służył do wjazd do na to boisko z tamtej strony, a z tej strony wyjazd. To by trzeba utwardzić, to wszystko będzie kosztować. No ja nie wyobrażam sobie, żeby w tym roku przy braku środków coś takiego wykonać. I to pan Franciszek ma poprawić i ma nam przedstawić taką koncepcję właśnie tutaj koło tego roku. Mało tego, proszę państwa, my doszliśmy tutaj też do wniosku, że należałoby zmienić ogrodzenie przy domu. Jak wiecie państwo, to ogrodzenie jeszcze pamięta czasy komunistyczne i niektórzy pomniki rozwalają komunistyczne, ale nasze ogrodzenie jeszcze cały czas trwa. No i to ogrodzenie nie przystoi nawet do tego bloku i tutaj do tego terenu. Trzeba by się zastanowić, żeby pewnie takie kompleksowe zagospodarowanie zrobić do tego terenu i to razem włożyć, bo to będą sprawy związane z całą przebudową tej infrastruktury. I być może albo podzielić to na dwa, albo zrobić to za jednym zamachem. Czy zrobić, bo się mnie pyta, pan Franciszek, ja powiedziałem, ja rady zapytam, czy robić kostkę, czy robić położenie asfaltowe, skoro tam jest płyta asfaltowa. Moim zdaniem ja bym zrobił kostkę. Mało tego, jeżeli tamto boisko, te tak zwane boisko asfaltowe zostanie, to znów mi tu podpowiadają wszyscy, żeby tam położyć kostkę na to boisko asfaltowe. Że to prawdopodobnie zdaje egzamin, można podłożyć tak zwaną podbudowę, zrobić cementowo piaskową, no i na to ułożyć kostkę. No, trzeba się, są różne koncepcje, no musimy tutaj, proszę państwa, niedużo zostało w tej kadencji, pieniędzy nie ma na dzień dzisiejszy, jak państwo widzicie. Z ubolewaniem trzeba stwierdzić jeszcze, że przydałoby się jeszcze sporo więcej, bo nie wiem, co będzie dalej jeszcze z tak zwanymi sprawami związanymi z wynikiem przetargów nawet na te drogi. Proszę państwa, ja nie chciałem zabierać głosu, ale proszę państwa, może się tak okazać, że nikt nie trafi, bo żadnej firmy nie będzie i nikt nie weźmie udziału. Mało tego, a jak weźmie, a rzuci cenę 650 tysięcy albo więcej za kilometr, bo jak wiecie państwo, to ta droga na... No one tam podbudowę trochę mają zrobione, bo my tu kolega Rafał nawiózł bardzo dużo na Giżyczki
tak zwanego tłuczniana, wiózł tam później jeszcze destruktu. My żeśmy te drogi w jakiś sposób trochę poprawili, tak samo i tu na Arciechówku, no ale proszę Państwa, to wszystko jest i tak za mało, żeby mówić o tym, że tam podbudowa wytrzyma. Tam musi tak i zgodnie z przepisami jest chyba z 15 cm 14 tłuczni. I to proszę Państwa musi iść. Jakie wyjdą ceny, trudno proszę Państwa powiedzieć. Także tutaj koledze Przemkowi odpowiadam, że na dzień dzisiejszy ten temat troszkę utknął, przedstawiono mi tą koncepcję, ona się nie podobała mi tak do końca. Mam nadzieję, że dopiero tutaj trzeba usiąść i taką szczegółową koncepcję zrobić, ale tu racja, pan Franciszek zwrócił uwagę, że tu jest takie miejsca są, gdzie samochody stają na trawniku, był je zoolądowy i to trzeba zlikwidować, bo to nie może tak być. Albo wyższy trzeba zrobić krawężnik, żeby nie można, albo zlikwidować w ogóle cały ten ruch, który po prostu on przeszkadza. Mówicie, o tym była mowa. Nie było tam planowania jakiegoś, żeby to koszty poniosło, bo ja się wrócę do tego. I ujcie, było tak uzgodnione, że ten krawężnik miało się poszerzyć, zlikwidować go tam do pewnego stopnia, do jakiego można i zrobić jeden kierunek ruchu, tam wjazd, wysadzić dzieci i tędy wyjechać, żeby nie było z tej i zrobić to na razie bez wielkich kosztów, ujcie, bo jak zaczniemy projektant tam robić, to się zejdzie dwa lata. To możemy zawsze postawić. I to zrobić trzeba i ze żadnych kosztów. Znaki postawić, że tu zakaz wjazdu, tam jakiś kierunek objazd i jadę. Samochód typu autobus, no po prostu nie wjedzie i tu nie wjedzie, bo tam... Ale to nie chodzi o to, bo autobus ma... Nie, tu chodzi o to, że jak wjeżdżają samochody osobowe, żeby jeden z jednej strony nie wjechał, a drugi nie stały tam na tej alei, to osoby tak jedzie tam. No to znaczy ja o tym to zrobię. Autobus, tak. A co, przecież wyjedzie. Ja to widzę już. Ale zakaz tylko przy boku, nie rozumiecie? Wjazdu w stronę do boku. Nie no, zakaz wjazdu od tej strony. To się blokuje. A można się takie znaki możemy zamówić. Tylko tu, poproś tą kamień. Od razu, od ręki nie jest. Ja uważam, że na razie... Tylko będzie to też wjazdu. Na boku, na boku. Wjeżdżasz tylko tak jak do szkoła, tu tylko kamień wyjazdowa. I tam miejsca, poszerzyć miejsce, że się z jednej strony zatrzyma wysadzić dzieci, z drugiej nie da się wyjechać. Taka zjazdu? Nie. Nie. Tutaj jeśli przyjeżdżają dzieci na przyciele i postawią samochód i przyjeżdżają. Ale za nauczycieli to zrobisz konkretnie pan. Kochani. Kochani. Mamy dorna państwowego. No oczywiście. Nie, no zakaz wjazdu tylko można postawić. Ale można im zrobić na tym asfalcie. Ale nauczyciele, no ty pomysł powinni stawiać swoje samochody. Kochani. Kochani. Tak, żeby dla rodziców było luźniej. Kochani, i tak brakuje tu miejsc parkingowych. Wiadomo, to boisko przygotować. Zamiast sprzedawać, zrobić parking. Ja nie no, najlepiej to trzeba wykupić na parking jeszcze tam. Nie, ale jest działka. To tak. Teraz mamy deszcze. To też nie ciekawe. Nie. A jak tam przychodzą, co za różnicę? Przychodzą. Ciekawie, czy... To i tak było, jest tutaj. Ale chwileczkę, miasta przychodzą, światło postawić, postawić człowieka ze stopem, co ludzie nie bardzo nie wyszkole, dokładacie. Własną prośbę, ze względu, że Wespa przychodziło bardzo dużo ludzi, bardzo dużo, to nie tego i że bank nie pasuje do urzędu i żeśmy zrobili od godziny 8, musimy otwierać i koniec. To wytłumaczcie mi czemu, gdzie indziej, inne firmy. Bo nie mają banków na miejscu. Jak to jest? No to nie wiem, ale rytmat może się zajmie ludzie, a u nas drugie badanie. Jak to? Poniedziałek, wczoraj rano zobaczyłem. Ale pan nie, to jest przyzwyczajone do godzin takich, że poniedziałek od
10. Nie warszawiacy, to nasi ludzie. Zrobili raban i tutaj tyle miałem nieprzyjemności, że po prostu głowę w kasę składałem, zmieniliśmy i koniec i nie ma odwrotu. Za mnie nie będzie odwrotu, to naprawdę. Żadna nie rota, żadna jedna. Nie, ja co do mnie przyszły pretensji narobili bałaganu, nie wasze sobie podmiotem dalej, pokali z Maryny, nie co by dlaczego to masz pani informację, tak by uczyli wcześniej. Informacje nie przychodzi o 14 godziny, jest to osobowy poparcie, ma wszystkie kwitki wystawione do banku. No, ja muszę mieć, to też jest trochę. Bo pani, pan przychodzi, a pani muszę zjechać. Ale przyjściem do banku i do rozgrywki się dzielnie, no to ci ludzie mieli rację. Natomiast to, co masz rację, to co jest w południu i w banku zamykane, to nie jest wewnętrzne, bo nie jest zamykane. Ale u nas minie. Ja byłem za światkiem, przyszedłem 14.15, pani była bardzo wzruszona negatywnie, bo ja wszystkie kwitki. Nie, to tak było, że wyjść do 15 i my do 15 i tak jak dwa. Wyjaśnienia pytania zadanego odnośnie do wniosku.
Pytanie a propos boiska, tak. A propos boiska, to tak, wrócę się, tylko ja powiem Państwu tak. Była dostawa, zamówienie dwóch bramek, wykonanie niwelacji koryta, wypełnienie ziemi, siew, przygotowanie terenu i ułożenie trawy z rąki, zainstalowanie dwóch punktów poboru wody. To jest dostosowanie boiska, tak? Tak. Do wymogów PZPN. I ale to obiewa na kwotę 33 591 zł brutto. No dobrze, nie wiem jak pobory wody. Ale to jest jaki odcinek? Ten dosiew trawy, czyli to tak po całości? W ogóle, nie, bo ja dobrze, powiem o co mi chodzi, bo może ja błądzę w tym wszystkim, a pani skarbnik wie najlepiej. Ja w poprzednich latach słyszałam, że to boisko jest za krótkie. Dajcie powiedzieć. O to pytam, że jeżeli jest wydłużone czy poszerzone. Ono jest poszerzone, ale nie wydłużone. Tak jak od boiska to też do piłki ręcznej, tak jest. No ja znam przecież ja. I to boisko zostało skrócone po prostu. Rozumiem, czy to było wszystko w zakresie własnym, czy to była firma wzięta? Firma. No i jak to się teraz ma, bo ja już poruszyłam ten temat, jak pan wójt zauważył, to ja zawsze zadaję takie pytanie, gdzie kogoś muszę rozdrażnić. No cóż, to już taka jestem z natury. Nie tak to, że ja powiedziałam, że chcesz zlikwidować się. Oj, tam, jakbym chciała zlikwidować, to się inaczej za to zabrało. To jest troszkę takie wydawanie pieniędzy, słuchajcie, wyrzucanie w błoto. Ja to rozumiem, ale dopóki nie będzie stadionu w Iłowie takiego boiska, które będzie zamknięte tylko dla zawodników czy dla piłkarzy, to tak będzie, no proszę Państwa. Stadion to my mamy przepiękny w Brzozowie, tylko jakoś nic z tym nie robiliśmy i jakoś tak się przepiękny. Zabraliśmy trybuny, zabraliśmy wiele innych rzeczy. Ale to czemu to nie działa? Właśnie miałam zadać. Bo socjalnie nie ma. U nas się jedno wie, zapomina się o drugim. A jak się brat zabrał, budowało, kibel nie był potrzebny, światło nie był potrzebny. Okazuje się, taki ornik budowany, zaplecza socjalnego też nie było. Później się buduje. To po co te dokumentacje robią ci architekci, po co się zatrudnia, jeżeli to jest do końca nie zrobione. Ale przecież częste remonty tych boisk, to by tam socjal postawił. To po co się za tym głosuje, panowie? I to stoi i co z tego, bo wy tłumaczycie, bo pozyskane... Bo nie było tego tematu, żeby budować. Jakby był temat rzucony, żeby budować, to by się tam budowało. No po co robicie takie bez sensu rzeczy? Jakie bez sensu rzeczy? No co, stoi boisko tyle czasu, nie działa, tego nie widzisz. Ja nie zaglądam dokumentacji, jak się... Nie widzisz, że to nie działa, jak powiedzieliście. Widzę, że nie działa. No to wy nic nie mówicie na ten temat. No to pszenicy trzeba zasiekać, to będzie dochód. No, no pszenicy, no nic nie da się. To generalnie tym Probowskim, który był realizowany w Brzozowie, nie było możliwości postawienia socjalu. No to nie czarujmy się, bo to była tylko przebudowa boisk, chodników. Jeszcze tam, no, utwardzenie klatu. Ten kibel, a on nie jest tam do 24 godziny na dobę. No to proszę Państwa, no to są takie przypadki, ale tego proszę Państwa, tego to nie unikniecie i nikt nie uniknie. Panie wójcie, to powie mi Pan teraz wprost, czy za rok znów będziemy takie pieniądze wyrzucać? Bo dostosowanie boiska to jest poszerzenie, nie tylko poszerzenie, ale cała ta praca po tej imprezie naszej jest ogromna, nie? Prawda. I znowu kolejne pieniądze. No, a jeszcze ja bym wjeżdżają coraz cięższe sprzęty, bo to co wjeżdżało 10 lat temu, to nie porównuje się do tych, które wjeżdżają teraz. No macie rację, ja jestem tutaj też, tylko co zrobić?
No jak co zrobić? No co zrobić? No były rozmowy na jakie temat... Jakie były rozmowy? No pani wójcie... No wyniesienie na... Najbliżej. Najbliżej. No. Najbliżej. No, nie, a jak opinia publiczna usłyszała, że ma nie być tylko w Brochowie i też było, prawda? Nie doszło do, bo tam mają na przykład, nie wiem, otwarcie lata, opowinanie lata. My mamy pożegnanie lata. To, co się mówi, to się mówi, ale no szkoda tych pieniędzy, bo to, co włożone jest teraz, każdy to... szkoda, a, proszę Państwa. To by było to zaplecze by było socjalne już w Brzozowie i może nie trzeba by było wiecznie ciągać ludzi, pracować i zbierać zakłady. Chodzi o Brzozy. No dobra, niech już będzie to boisko, ale mówiło się. I to wszystko miało być dobrze. Raptem Brzozów niech leży, robimy im. I to ta, i... No co tam miało nie być? Koszenie klimatyczne, nawadnianie jest, wszystko jest. No. I to po prostu stoi i marnieje, niszczy się. Tak bez... Nawet spalinów tam nie grają. No, nawet spalinów właśnie. Zawodnik, który jest błyskawie odebrany przez OZP, nie jest ubezpieczony. Bo jeśli się ubezpieczony jest w Miłowie, to tam jakby się coś ustało, to już po prostu jest błyskawie odebrany. No wszystko, to tak jest przepis. Wszystko dobrze, co mówicie, wszystko dobrze. Tylko podobnego się nic nie zmieniło. Ale to błyskawie Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie, sprawy różne zamykamy. Ale mogę jeszcze jedną interpelację. Interpelacje radnych. Sprawy różne bardziej, ale już kończę. No to niech pani zrobi to w sprawie różne. Zamknianie do kiedyś było, jak ja bolałem. Bo mi szkoda młodej zawód. Tak. No, tak. No. A nie jest zrobione. Bardzo proszę. Jak Państwo pewnie wiecie, była edycja pierwsza powiatowego budżetu obywatelskiego. Wpłynęło 25 projektów. 16 przeszło pozytywnie weryfikację. Jest to wywieszone, ale nie każdy się zapoznał. 3 projekty gminy Jmów przeszły pozytywnie weryfikację. I teraz wszystko w naszych rękach, to znaczy mieszkańców. 3 projekty, jakby ktoś nie wiedział, to jest chodnik w Brzozowie, kawałek drogi powiatowej w miejscowości Lasotka i kawałek drogi powiatowej od Targowicy w Miłowie do miejsca, gdzie się skończy obecny. No nie, bo Bleźniaki teraz będą robione. Już są robione. No więc dlatego mówię. To do miejsca, gdzie się skończy, od tego miejsca do Targowicy. Do Targowicy będzie, tak? Tak. Nie, nie. Czy pani może... Słuchajcie, ludzie. Tutaj każdy mówi coś, każdy myśl interpretuje jak chce. Jeszcze raz. W ramach budżetu obywatelskiego projekt został złożony na odcinek między zakończonym w tym roku odcinkiem, czyli Leśniaki w stronę Piękinek, a Targowica. Czyli tak jak mówię, na 16 projektów z całego powiatu, 3 są nasze. Im więcej głosów, który projekt dostanie, ten projekt przejdzie. Są przeliczniki. Jeden głos w Sochaczewie to jest aż ponad 5 głosów i łowi. Powinno być 7. Nie, nie ma tak. Jest 5 z groszami. Nie pamiętam. Panowa Sucha ma najwięcej 6 z groszami. W każdym razie no, dobrze by było, żeby to nie wiem, nawet jakaś informacja poszła do sołtysów. I to będzie, żeby oni wiedzieli, że od 7 września będą stały odpowiednie urny. Pan Wójt na pewno wszystko wie.
I kto wrzuci głos, kto to wrzuci, no to jego głos będzie liczony. I różne są twarde, właśnie to u nas przyszły twarde projekty, są i miękkie projekty typu Barnowej, słuchaj, kino plenerowe, nauka języka angielskiego dla wszystkich. To tak jak mówię, 25 projektów, komisja zweryfikowała i szkoda stracić, bo to są naprawdę pieniądze rzędu 800 tysięcy, 400 prawie tysięcy na wrzozów. Ale połowę z tego gmina. To są pieniądze, na które... Tak, ale każda inwestycja, z tego co mi wiadomo... No to, ale to jest mówiła, całość. Dobrze by było, żeby któryś z radnych był i powiedział to, bo to pani mówi, a radni nie powiedzą, bo widzicie, to wszystko pięknie wygląda. Z budżetu powiat jest przeznaczone, są przeznaczone 2 miliony złotych na projekty. Ale tylko kilka projektów przejdzie, które się zmieszczą pod miliona i ani grosza nie dokłada gmina, na tym Panie wójcie, no trzeba, jest uchwała i trzeba przeczytać. Uchwała dokładnie mówi. Ja wiem, cały to uchwała mówi, a co innego będzie, jeżeli będzie realizacja. Cały projekt jest realizowany z budżetu obywatelskiego. Ale całe 3 miliony złotych ma przejść, mają przejść. Jest bardzo mało miękki projekt. Miękkie projekty są bodajże do 20 tysięcy. A twarde są do 800 tysięcy. Tak, tylko te dwie drogi, pani radna musi zrozumieć, że one będą potrzebowały prawie 2 miliony. Ale nie przyjdą dwa. Ale ja właśnie ja mówię, że może, ale jakby przeszły. Ale nie przejdą. Czy dla tej urny nawrzucamy 5 tysięcy głosów, czy dam ileś. W ogóle zero zrozumienia dla projektu, dla budżetów obywatelskich. Nie można wrzucić sobie narzucać głosów, ponieważ każdy głos jest podpisany. To nie jest tak, że sobie pisze kto chce. No ale i teraz my możemy wpisać, ja zorganizujemy dobrą kampanię. Ale oczywiście. No bo musi mieć 18 lat mieszkania, skończone, żeby głosował. A pewnie będzie 6. I jeżeli przejdzie, a może przejdzie chodnik w Brzozowie, a może przejdzie, przejdą miękinki. No może chodnik w Brzozowie to my dokumentację robimy. Nie, jeden, ale ktoś był, kto złożył na to. Jeden projekt przejdzie, nie trzy projekty, ten, który zyska najwięcej głosów. A może w ogóle z nim żaden, bo ludzie się na przykład w Nowej tutaj mobilizują i przegłosują nas ze swoich projektów. Ale do tego się nic nie dokłada. Poza tym, że ktoś przychodzi i oddaje głos, to więcej z naszej strony niczego nikt nie oczekuje. I nie będzie to, że 2 miliony jest podzielone na 16 projektów, bo tych projektów, które przejdą, będzie maksimum 3. I trzeba tylko się zwężyć. Nie, tak wszystko rozumiem. A gdzie te urny będą stały? Urny według tego, co jest uchwała obowiązku, mają stać w urzędach gmin. Nie, w urzędzie gmin. Takie leżały wnioski. Ale budżet obywatelski to jest loteria. Kochani, no nie czarujmy się. Kiedyś... Ja wiem, ale to wiecie, to jest paranoja. Dla mnie to jest w ogóle nie... Wie pan, ile w miastach jest wystawionych już w tej chwili obiektów z budżetów obywatelskich? Wiem, proszę panią, u nas też będzie od przyszłego roku. A wiesz, gdzie to jest paranoja? Nie. Nas też będzie obowiązywał budżet obywatelski. Teraz tak, kryteria trzeba określić, proszę państwa. I patrząc z punktu widzenia zawsze będzie wygrywał tak, jak... Zawsze wygra, jeżeli kryteria będą takie luźne, to zawsze wygra i u Brzozów i Biedrzyce. Owszem, nie będzie się robić. Ale jeżeli jest współczynnik, to nie. Państwa, no nie, wie pani, to myśli pani, że ja się urodziłem teraz i w tej chwili. Nie, ale mam pan to, no. Przepraszam. Panie wójcie. Złoży pani, nie wiem, Arciechów niechby złożył wniosek na drogę, przebudowę drogi, którą teraz realizujemy. I proszę panią, czy pani wierzy, że wygra z Ziłowem albo z Brzozowem? Panie Kucie, czy nie ma tutaj średnia ważona? Jaka średnia? No średnia ważona. Nie ma średniej ważonej. No jest, ale co powiedzieć?
No jest też tutaj 5 głosów, jak pani mówi, 5 do... A niech idą Sołaczewa, mają urnę na miejscu. Niech przywiozą do Iłowa urnę. Ja powiedziałem, to gmina. Ale czy to gminie będzie stało? No nie wiadomo. No jak nie wiadomo, jest to wszystko napisane. Będzie stało. No będzie. Stoi, no mój Boże, daj Boże, żeby tak było. Ale właśnie do pana była jedna prośba, żeby wyszło z urzędu gminy w momencie, kiedy będzie wiadomo dokładnie, od 7 jest głosowanie. Nie, to starczy kartki puścić. Ale to ma być dopiero we wrześniu. O 7 września, ale my raczej nie przewidywaliśmy już w najbliższym czasie sesji. Do 7 września nie. No, dlatego dzisiaj poruszam temat. Bardzo ważna. Temat jest ważna. Szkoła tańca dostała. I informacja policjantów. Nie wiem, 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 Szanowni Państwo, pozwolicie, że zamknę już te obrady, bo niektórzy rzeczywiście bardzo są zmęczeni.